Ahoj, witam w programie Janosik, w którym znane osoby z rynku kapitałowego, ale również zwykli inwestorzy indywidualni mówią o swoich yy, do, dokonaniach, jeśli chodzi o inwestowanie na rynku kapitałowym. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Jajujga. Cześć Grzesiu. Cześć Przemku. Grzegorz jest... Yy, Posiadaczem tytułu CFA, Charter Financial. Charter Financial Analyst. Oraz doradcą inwestycyjnym licencjonowanym przez KNF, który od kilku tygodni też pracuje na, na potrzeby finansa, więc tym bardziej witam Cię na pokładzie. Dzięki przymku. Ale dzisiaj jest inny trochę temat, bo będziemy pytać Cię i wyciągać z Ciebie informacje na temat Twojego portfela. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na totalne obnożenie się finansowe przed, przed naszymi słuchaczami i telewidzami. Oczywiście. Okej, okay, to do, zacznijmy od tradycyjnego pytania. Jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła? Znaczy, tak naprawdę to na studiach. Wcześniej, oczywiście, jakieś tam sygnały ze względu na tam różne zaangażowanie rodziców i tak dalej docierały. Bank Śląski, takie hasło pamiętam, zawsze się pamiętam. kojarzyło. Ja właśnie pamiętam, ale tylko z opowieści. Tak? Nie, nie, sam nie miałem wtedy jeszcze, tak naprawdę nie do końca wiedziałem. To latek, co nie, inne tematy mnie zajmowały. Natomiast na studiach to już no, ze względu na studia ekonomiczne to już próbowaliśmy, tak? Czyli, czyli pierwsze próby oczywiście aktywne, szukania fajnych okazji inwestycyjnych. Future, futures, Forex czy Nie, nie, raczej klasycznie od akcji. Zwłaszcza, że ja tam jak już się zaangażowałem też zawodowo pod koniec studiów, to, no, to był rynek akcyjny, także to był zawsze ten najbliższy mi segment rynku. Okay, czyli, czyli studia, no to tak jak tak, tak. chyba wszyscy. No, myślę, że troszkę za późno, tak z dzisiejszej perspektywy zawsze więcej tych, tych doświadczeń by było, natomiast no, nie zmienimy tego. Okej. Okay. Y... Tradycyjne pytanie y... drugie, dużo trudniejsze niż to pierwsze, bo to pierwsze się odnosi do historii. Z czego weźmiał emeryturę? E, no oczywiście z inwestycji, tak? Przy czym e, ja nie ukrywam, że ja Tutaj inwestycje rozumiem szeroko dotyczą całego kapitału, tak? Czyli zarówno tej części stricte finansowej, tej, która na co dzień jakby nam najwięcej czasu zajmuje, no ale też nie da się ukryć, że staram się rozwijać w innych obszarach, tak żeby tą możliwość generowania. Dochodów jak najdłużej zachować. Ale masz na myśli rodzinę, potomstwo? Czy, czy jakieś. Znaczy to w mniejszym stopniu staram się nie, nie, nie narzucać im na barki mojego przyszłego utrzymania, ale, ale no, niektórzy też to postrzegają jako, jako inwestycję. Nie wiem, na ile to jest jakieś takie historyczne uwarunkowanie, mm. na ile rzeczywistość. Natomiast chodzi mi o kompetencje, tak? o możliwość jednak generowania dochodów, rozwijania się w różnych obszarach. Wydaje mi się, że to. No, w dzisiejszej gospodarce jest potrzebne, tak? Już chyba taki czas, że się ktoś nauczył kiedyś robić coś i robi przez wiele lat. Mhm. Troszkę, troszkę odchodzi do lamusa. Dlatego staram się rozwijać przede wszystkim. Okej, okay. a taką poduszkę finansową rezerwę sobie zbudowałeś? I, jeśli tak, to. Mam nadzieję, że, że tak, a jeśli tak, to, to w, co, w co lokujesz w tej e, No to przede wszystkim płynna aktywa. Tak? Jeżeli mówimy o tej gotówce takiej, która na jakiś wszelki wypadek miałaby być potrzebna, no to, e, to przede wszystkim e, gotówka plus szybko, szybko e, konwertowalne na gotówkę aktywa e, w tym fundusze e, i, i ogólnie płynna aktywa, tak? czyli tak naprawdę cały portfel który jest ta część płynna, no można traktować jako, jako poduszkę. No plus staram się nie, nie odcinać sobie możliwości ewentualnie pozyskiwania zewnętrznego, jeżeli będzie taka potrzeba, tak? czyli jakąś tam um, zdolność kredytową mhm. zachowywać. Tak? A ta poduszka to jakoś jest ilość tam krótnością twoich, twoich, twoich wydatków, czy tak naprawdę. Znaczy, to troszkę oscyluje, tak, ja staram się ten tam zdrowy poziom 3, 5-krotności, różnie na to ludzie patrzą, chociaż ja postrzegam się jako osobę taką z dosyć dużą awersją do ryzyka, więc myślę, że u mnie to jest jednak troszkę więcej razy mhm. e, miesięczne wydatki gospodarstwa domowego, tak, bo tak powinniśmy do tego podchodzić. Okej, okay, no to dobra, teraz pytanie, trochę nadajemy dzisiaj ze studia Finax w Bratysławie, więc to pytanie może być trochę z podtekstem, ale globalnie czy lokalnie? Ehm... To ja powiem, ja jestem po studiach ekonomicznych, więc od, oczywiście że to powiem, to zależy. E, to zależy tak naprawdę od tego, czy jesteśmy w stanie, czy ja jestem w stanie e, mieć jakąś przewagę nad rynkiem, tak? No bo na rynku globalnym, e, no to jednak pasywnie, tak? Jednak pasywnie e, mam część portfela globalnie ulokowaną, ale nie. Nie uważam, żebym miał w stanie mieć jakąś przewagę informacyjną nad, nad rozwiniętymi rynkami, nad Stanami, nad, e, nad Azją. Także tutaj jak najbardziej globalnie jestem, chociaż pasywnie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o, ja, ja również mam część portfela lokalną, przy czym tutaj już stawiam e, przede wszystkim na, znaczy to jest ta, ta część aktywna bardziej, tak? mhm. czyli jeżeli. Znam jakąś branżę, jestem w stanie. Znam ludzi, na przykład, którzy zarządzają firmami. Mam jakiś, jakiś poziom zaufania do nich, to, to jak najbardziej lokalnie. Tak? No plus, jakby ta część mniej płynna, typu nieruchomości, no to też lokalnie, bo to koszula bliższa ciału. Okej, okay, no to odpowiedziałeś na pytanie moje kolejne, czyli pasywnie czy aktywnie, więc mamy dwa pytania, wyjdę do w jednym. To znaczy, wiesz co, ja może, bo to oczywiście wybrzmiało, tak, natomiast yy, ja jestem przekonany, że powinniśmy tak naprawdę robić to, na czym się znamy, tak. I tam, gdzie my możemy faktycznie, e, już powiedziałem o przewadze informacyjnej, tak, która jest według mnie bardzo istotna. E, natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli się na czymś znasz, no to temu poświęcasz czas i aktywność swoją energię. E, natomiast jeżeli się na czymś nie znasz, no to okej, okay, oczywiście można się rozwijać, uczyć w tym obszarze. Natomiast, no, jednak wydaje mi się, że przeważająca część portfela powinna być mhm. e, pasywna. Ja tak przynajmniej mam, tak. Oczywiście mam tą część aktywną, która na, na której właśnie wykorzystuję tę przewagę, jeżeli gdzieś jestem w stanie ją zdobyć. No plus, oczywiście, no, mnie to też bardzo mhm. interesuje, tak? Także, także lubię sobie poczytać o, o różnych spółkach i i okazjach inwestycyjnych. Do czytania jeszcze, jeszcze przejdziemy, bo też takie będzie pytanie na koniec tego krótkiego wywiadu, ale powiedz mi w kontekście tego, co powiedziałeś o, o tym inwestowaniu, że też inwestujesz w Polsce, jakbyś mógł zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, bo tak ciągle też narzekamy wszyscy na ten na nasz polski rodzimy rynek, ale my powiedzmy masz magi, magiczną moc i możesz zmienić jedną rzecz, to jaka by to była rzecz? Tylko jedną? Nie chodzi o, nie o, nie chodzi o osoby u sterów różnych instytucji, ale może o coś... Ehm... Znaczy to ja może powiem troszkę, ja jestem zasadniczo pozytywistycznie nastawiony do świata, tak? Przyznam, że zawsze wolałem żeromskiego od Miskiewicza, mhm. więc ja wyznaję trochę metodę małych kroków, tak. Czyli wydaje mi się, że to, czego nam brakuje, to jest takiej trochę cierpliwości w tym, żeby rozwijać kompetencje. I to tak naprawdę w. We wszystkich obszarach, tak, zarówno chodzi o my, mhm. osoby, które są e, zajmują eksponowane stanowiska, bo one też powinny być świadome tego, jak ważne jest to, co one mówią, to, co one robią. E, ale też tak naprawdę każdy człowieczek, każda osoba, każdy trybik w tej całej machinie e, no, to jest dążenie do zwiększania kompetencji, tak? Czyli no, może powiem trochę trywialnie edukacja, 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 bo to zawsze. E, bo też widać jakby po, po tych takich nieprofesjonalnie nastawionych do rynku uczestnikach, że jakby oczekiwania są zbyt wygórowane, to podejście do ryzyka, to, co się im wydaje, że są w stanie zaakceptować, to, co później faktycznie mogą zaakceptować, to są, to są jednak rzeczy, które chyba przydałoby się, wspomnieć o dzieciach, tak, przydałoby się wpajać już trochę, trochę wcześniej niż nasz system edukacyjny na to pozwala. No to mówisz o edukacji dużo. Y, najlepiej chyba się uczyć na błędach, przynajmniej tak, tak jest u mnie. Jakiś taki jeden błąd y, z tej twojej historii? inwestorskiej, który Ci przychodzi do głowy? Ja to nazywam wspominać. lekcją. Lekcja. Okay, lekcja. Ja to nazywam lekcją. Znaczy ja mam dwa, dwie takie sytuacje, które mi się przypominają. Pierwsza to jest jeszcze na studiach. To na szczęście była gra studencka. Mówię hmm. na szczęście, bo to się skończyło dosyć dużym um, failem z naszej strony. Um, 2005 to było bodajże. Był tak, była taka jedna sesja, kiedy akcje KGHM straciły kilkanaście procent. Ja już nie pamiętam dokładnych dat i tak dalej wydarzeń, natomiast pamiętam, że w tej grze naszej studenckiej dzień wcześniej zajęliśmy e, długą pozycję w KGHM-ie w kontraktach z największym możliwym lewarem, mm -hmm. no bo trzeba było wygrać tą grę, tak? No i skończyliśmy na pierwszym miejscu ale od końca. E, natomiast druga sytuacja to już e, niestety, ze względu na moje finanse, niestety, ze względu właśnie na, na te doświadczenia e, to są akcje spółek grzeszowych. Pamiętam, że mieliśmy strategię, która. Według wszystkich rzeczy, które się nauczyliśmy na studiach, nie może nie wypalić. No i oczywiście, że nie wypalił. Mhm. Okay. Czyli, czyli po porażkach, którą jak zwykle warto przekuć potem, jakąś się. Zdecydowanie siłę to jest do, to, co do, wszystkim do polecam. Związki. Nawet aczkolwiek to może nie brzmi zbyt yy, 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 może uprzejmie, ale życzę każdemu, żeby najpierw stracił. Tak, bo jak się straci na tym pierwszym małym portfelu, to się można dużo więcej nauczyć o swoim, swojej psychologii, o tym takim behawioralnym podejściu, co później może przynieść, no, nie powiem oszczędności, ale może nas uchronić przed mhm. niefortunnymi decyzjami. To kontynuując ten wątek edukacyjny, na zakończenie Janosika powiedz nam. O jakiejś jednej książce, która ci przychodzi do głowy. Inwestycyjna, ale nie, nie musi być to być inwestycyjna oczywiście, ale której to to, 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 to warto się uczyć i warto pierwsze kroki stawiać. Ja wspomniałem już że romskim, ale to nie będzie ten kierunek. Raczej bardziej ludzie bezdomni do mnie przemawiali, ale okej. Okay. Dobrze, że nie rozdzielą na kru kruki i e, Ale wiesz co, jedna taka książka, która właśnie jakby chyba troszkę doprowadziła tak z perspektywy patrząc do sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, czyli nas dwóch w tym pokoju. To jest książka INAF Johna Bogla, która jakby to była pierwsza chyba pozycja, która zwróciła mi uwagę właśnie na te wszystkie aspekty związane z tym, ile czasu. Poświęcać aktywnym inwestycjom, jakie są z tego korzyści, jakie są koszty i, i co, można, co można zmienić. Tak? Także chyba to jest taka pierwsza. Oczywiście, jakby było dużo pozycji, które gdzieś tam w całej mojej edukacji. Um, przerabiałem, natomiast tak jak miał jedną wskazać, to mhm, właśnie no. mówię, w kontekście ona, 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 sytuacji... ona, jest, ona jest na, na Polski przetłumaczona, czy lepiej na Chyba była, był, chyba był, była. Okay. Natomiast ja pamiętam, ja w oryginale ją czytałem yy, i tak właśnie tak mi trochę otworzyła oczy na niektóre mhm. sytuacje. No i dzięki niej dołączyłeś do, do, do pasywnej rewolucji Finaxa, Także tak bardzo ci dziękuję za, za takie za za kilka minut. Yy... Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać przed mikrofonem i przed, przed kamerą. A jak chcecie tego, nie, nie chcecie tego ominąć, to, to, to subskrybujcie nas na YouTube, pobierzcie naszą aplikację podcastową, bo tam wszędzie wszystkie odcinki, odcinki Janosika i webinarów, w których wiem, że Grzegorz już występowałeś, są do, do, do obejrzenia, więc serdecznie za, zapraszamy i dziękuję. Dzięki, Przemku.